oraz w aplikacji mobilnej. Jeżeli chodzi o dalszych sponsorów, to Hot Pack. No i co, kochani? Overlord, producent najlepszego... Zapierdalamy z drugim panelem. Skoda Krotem, mam trzymacie 10% zniżki na sortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej, Mastergraphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu Cloud MMA, by uzyskać 20% zniżki na całe sortyment. Tak zdewastował misia nasz kochany Rambo. W tym momencie chciałem zaprosić... To jest jego suka, on sobie tą ciotę gwałci, nie? Panie i panowie, przed wami ambasador Cloud MMA, Sławomir Peszko! Powiem wam tak, drugi panel jest interesujący, ponieważ no, jak gdyby jest tam cesarz Freak Fightów, Adrian Ciot, no i dwóch piłkarzy byłych. No ale myślę, że Ciot i cesarz to będzie po prostu jak gdyby kwintesencja. Oczywiście, że jeżeli chcecie wiedzieć, kurwa, się tak objadłem, że aż mnie niewygodnie, nie? Jeśli chcecie wiedzieć, komu kibicuję, to kibicuję cesarzowi, ponieważ ten kurwa Adrian Ciot nic jakby konkretnego nie wnosi, nie? A zresztą żal mi chłopa, nie? Tak samo jak Marconia, także... Ram pam pam pam! Czy hipokrytka Marianna Schreiber? Hipokrytka. Jepa. Ale to jest, mówię, to jest takie moje przemyślenie. Z tyłu głowy, bez towarzyzacji. Okej. Okay. Banerski i antena, czy świstak i maps? Banerski antena. Tyle, kurwa, tyle, kasenek. To chyba jest 99 czy 98% na przeciwników. Czyli ty jesteś w tym 1 lub 2%. Tak powiedziałem, Big Mom znam. Okej, okay, spoko. Bartman czy Augustyn? Zaczyna się. O, to jest... A kto jest faworytem? A tu chodzi na to, że Augusty. Błażej, ty? Kurwa. Peszko, wyśmiał kolegę, ty. Nie, pamiętam, jak po pierwszej gali gratulowałem Piszkowi wygranej z Tomkiem. Mówił, że chyba nie do końca się z tego cieszysz, bo chciałeś, żeby Hajto wygrał. Natomiast, tak jak mówię, nie chcę faworyzować. Myślę, że będzie wielki rewanż, wygra Błażej, ale może się mylę. Okej. Okay. Lecimy w takim razie dalej. Marcin cesarz Najman kontra Adrian Cios. Kto tutaj wygra? Z racji doświadczenia cesarza, wagi, z racji tytułu, z racji rozumu. O, brawo, przede wszystkim. Wyjdę, powiedz umiejętności czytania. Weź ty kurwa debilu. Adrian Cios się załamał w tym momencie, dobrze? Wielki Buł czy tenis Bad Boy Załęcki? Nie wiem, Lesia Gdańsk, Elana Toruń, która też gra w Wiśle Kraków, a macie zgodę, to wiesz, nie ma tutaj kibicowskich. Nie wiem, to jest dla mnie najlepsza walka tego wieczoru. Tenis się nie mieszam, będzie mi lepiej to przebyć. Nie zdążę dowiec. Nie, no ja to wam powiem tak. Denis jaki jest, taki jest, ale robi show, chłopaka lubię, kibicuję mu. Aczkolwiek do Wielkiego Bułu też nic nie mam. Taki wydaje mi się normalny, pocieszny chłop. Wesoły. Także wiecie, to co oni mają między sobą, to nie są jakby nasze problemy, nasze sprawy. Wypowiadamy się jak gdyby ogólnie. Po prostu to co widzimy i tyle, nie? Z tym więcej przeżyłem. Z tym więcej wypiłem. Więcej przegrałem. I który ma więcej brudów, nie? Nie wiem, nie podejmę się tego, panowie. Haj to stary hazardzista. A Peszko to kurwa stary alkoholik. Czego nie ukrywa, nie? Peszko, rozpoczynamy drugi panel. A jeżeli wy chcecie obstawiać, ogarniajcie fortunę, która ma dla was specjalne oferty. Ja się zmywam, wracam na trzeci panel. Siemanko i startujemy. Dziękujemy bardzo. Natomiast ja widzę, że na naszej lewej flance, mówiąc w piłkarsku, mamy tutaj koalicję, Marcin Najman oraz Zbigniew Bartman, dwóch przeciwników Adriana Ciosa. Właściwie nie walczyłeś oczywiście Zbyszku, ale również masz to samo podejście co Marcin. Chciałem, żebyście najpierw wypowiedzieli się, jak sądzicie, zanim zapytamy zainteresowanego, co symbolizuje strój Spidermana na Adrianie. Wiesz co, nie posądzaj mi o to, żebym w jakikolwiek sposób analizował
jakiekolwiek poczynania. Twoja głowa nic nie jest w stanie analizować, przejdźmy dalej. Jakiekolwiek poczynania. Robię te zamki, ryj, menelu, śmierdzielu. Więc ja naprawdę się nad tym nie zastanawiam. Mnie interesuje tylko... Pierwsze, co przychodzi na myśl Marcinowi Neumannowi, to? Żeby zajebać mu w głowę. Dobrze. Jak na razie z nas dwóch, to mi się udało tobie zajebać, ale list we faru. Ty debilu nawet nie pamiętasz, ile kurwa po mnie dostałeś. Nie zapytaj pielęgniarzy, to ci opowiedzą. LPR-em go odgrozą, nie? Nie pamiętam, mówiłem, że byłeś nieprzytomny. Zjebile, ale ja tego słuchaj. Jak ty możesz pamiętać, ale jak ty możesz kurwa przy kupie pamiętam, że tą walkę wygrałem. Nie pamiętam pozostałych rzeczy, więc prosiłbym Marcin, żeby słuchał. Jak ty mogłeś kurwa debilu wygrać walkę, jak żeś nie wyszedł kurwa? A nie, że cię sędziowie nie dopuścili. Marcin, ale ty 29 grudnia poniesie drugą porażkę. Znaczy, resztą, jakby jedno trzeba ci oddać. Jesteś człowiekiem, który w ciągu 4 gal przegrał 5 razy? Nie, w ciągu, tak. Nie, w ciągu 3 gal 4, więc to też jest w pewien sposób wyczyn. Wiesz, jak Bartman ostatnio zgłosił Bośka? Debilu, debilu, nie pamiętasz 21 ciosów, które dostałeś na łeb. No to a, nagle... Ja wam powiem co. Można gadać, można się śmiać, nie? Ale Neumanna bardzo lubię, nie? Bardzo lubię i wydaje mi się, że on do tego podchodzi tak jak dzisiaj widziałem wywiad z Wielkim Bu, że on po prostu chce się bić, chce się sprawdzać. Nie dla niego jest ważny rekord, statystyki, ile wygrał, ile przegrał, bo dla niego nie liczy się wygrana, przegrana. Dla niego liczy się postawa w walce, w oktagonie. I to jest fajne, co powiedział Wielki Bu, nie? Więc jeśli kurwa chodzi o Neumanna, no wiem jakie zdanie o Marcinie Neumannie, ale to, że jest pocieszny, to, że jest jakiś tam kurwa swój nietypowy, więc no nie ma co powiedzieć, chłopa lubię, nie? Spider-Man to taki pozytywny bohater, a jakoś myślę, że Adriana mało kto tak odbiera, ale z pozytywu widzę małą przemianę, że już tyle nie krzyczy, jest spokojniejszy, także fajnie, fajnie, dobry kierunek. To teraz, Adrian, twoja odpowiedź. O co chodzi z tym najpierw Batmanem, a teraz Spider-Manem? No jest Batman, jest Neumann, to jest i Spider-Man, więc generalnie wpasowałem się do naszego towarzystwa. Batman! Oni idealnie się do siebie dobrali. Jest ponton, jest wiosło. Kto jest ze Spider-Manem? Kto jest kim? Jest wiosło długi, jest gruby ponton. Oni mają dużo powiązań razem i obaj ze mną poniosą porażkę. Znaczy, co za typ! Walkę to musieli kurde wygrać ze swoim rywalem. Zaraz Neumann mu jebnie, że LPR-em poleci i chuj, nie? Żeby kurwa z nim się mierzyć. Poniżej się on nie ma, może... debilu, bo jesteś już na samym dnie, kurwa. Ale nikt cię kurwa nie pyta, ale poniżej się zesłuchał. Że to ja proszę walkę ciebie o walkę. No nie, ja ciebie... Ty żeś dzwonił do programu i mnie zaczepiał, także... Ja zadzwoniłem wyrazić swoje zdanie, to ty wyszedłeś na konferencji, powiedziałeś, że... Ja miałem... Wyszedłeś, nie. Nie, ja mówię, wyszłeś. Kurwa. No mówi jak... No jak analfabetę. Dobrze Marcin, fajnie. Chodzi o to, że tak, ty wyszedłeś tak. Ja mówiłem, że będę tylko ze sportowcami, jestem sportowcem wielkim, bla 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 bla. Wychodzisz, wyzywasz mnie do walki, więc byku, no sorry, ale to ty szukasz tej atencji, nie wiem po chuj to tak naprawdę generalnie tej federacji przylazłeś, ale już jesteś, więc jeżeli już wygrasz jakąś walkę, to możesz się zgłosić, wtedy pomyślimy. Ty! Resztą z tymi... To jest kurwa ten ciot, to jest debil. On idzie, już mi się wydaje, kurwa, systemem Marconia. Zaczepiać, byle zaczepiać. Przecież on dobrze wie, że jakby mu Bartman wykurwił, to znowu by go, kurwa, wynieśli na nożach i by powiedział, żeby wygrał tej. No nie, no. Ja nie wiem, co w ogóle ciot robi w tej, kurwa, federacji, nie? Bardziej na obliżaj się światowi, ale tego przejdziemy później. A tobie się nie da naobliżać, debilu. Tak. Nie muszę stać. Przejdziemy w zamki. Zamknij się, kurwa, rozmawiamy. Zamknij tą pizdę, kurwa, zamiast twarzy. Od tego zacznijmy, Jak się, kurwa, cesarz da głos, to będziesz mówił. Ale jaki cesarz? No ty pierdolisz, Marcin. Jak cesarz może 4 razy w pizdę dostać, kurwa, na 3 galach? Wytłumacz mi. Jedyna osoba z pizdą na tej twarzy to jest Marcin, pizda to było jak guma 44 lata temu, pękła kurwa i powstała. Przecież ludzie cię przechrzcili, nie czytałeś komentarzy? Ludzie cię przechrzcili, wszyscy na ciebie w Polsce wołają pizda. Marcin, ty czytałeś komentarz na ten temat?
przez całą twoją karierę. Stop! Już wiem, czemu on tego nie wie! Bo przecież ten debil nie umie czytać! Marcin, czytam lepiej od ciebie na programie, cię to pokazałem. Przestań! Umiał czytać, to byś przeczytał te komentarze i w każdym razie jesteś pi... Marcin, a czy ty czytałeś swoje komentarze przez całą swoją karierę? Gościu, wychodziłeś, twoja pierwsza walka zawodowa była z gościem, który miał 0-11 i dostać z niego w pizdę w pierwszej rundzie. O czym ty kurwa mówisz w ogóle? Przedeś do frików się kompromitować, mordo. Ja jestem frikiem, fakt. Ja kurwa to co umiem, to umiem. Nie gówno umiesz ty kurwa, ale ty przyszedłeś tu jako zawodowiec, dostajesz od takiego frika. No i dlatego, no i dlatego 30 sekund upiłem cię jak żabę. I przegrałeś walkę. Bo żeś kurwa nie chciał dalej walczyć. Że musiałby wygrać na tym Zbyszek z Błażejem Augustynem, żeby móc walczyć z tobą. Czy ty zakładasz, że jesteś wyżej od Błażeja w tej hierarchii? No na pewno w tym momencie. To kim jest Zbyku? Zbyku siedzi i ma tytuł siatkarza. Fajnie, tylko że to zaraz się znudzi. I tyle, co on robi? Siedzi i siedzi. Popanał Tomasza Hajdo, który jest obok ciebie. No, no, no i co z tego? No to, że ci zaraz no, Tomek zajebie. Co, no ale co z tego? Ale co ty kurwa ludzi? Tomek, weź mu zapierdol bliżej masz, no. Ty daj Tomkowi spokój, kurwa, on ma swoją walkę, przestań. Czekaj, Adrian, ty się stawiasz wyżej w tej hierarchii umiejętnościowej, powyżej Tomka i wyżej Bożeja? Ale czy ja powiedziałem, że stawiam się wyżej, jeżeli chodzi o umiejętności? Mówisz, że tutaj Zbyszek... No to zwycięstwo tak jakby nad Tomkiem troszeczkę. Ale to nie chodzi, nie, absolutnie. Teraz mówisz, że Błażej no też nie, to nie jest chodzi, na tym poziomie. Nie, to nie chodzi po prostu o sportowe. Z umiejętnościami pajacowania jest wyżej. Ale ja nie mówię, o umiejętnościach sportowych. Chodzi po prostu o to, że ten gość jest na tyle nudny, że ja na przykład o czym ja mogę z nim rozmawiać? Siądę z nim na konferencji, o czym mogę z nim gadać? O czym ja mogę z nim rozmawiać? No dobra. Skończył siatkówkę, kasa się skończyła, przyszedł kurwa boksować, na pewno rzucili, go do, Błażej, rzucili go do federacji, no i pajacować to jesteś pierwszy tutaj, na pewno. O, brawo Zbyku, w końcu się wydukać. Świetnie, przejdźmy dalej. Słuchajcie, bo nam się main event nudzi, nie wiem, Kuba Polać? Co? Dani? Takie łuska ciekawi dziadno, nie? Dobry wieczór. No więc. Z Janim jesteśmy umówieni na dobre umiski po walce, tak? Ja przygotowałem, bał się zawsze. No. Dokładnie. Po walce, dopiero były przygotowania, nie było czasu na takie głupoty. Po walce, jakby dziś będzie działać. Natomiast Sławek, ponieważ ty znasz obu panów z boiska, znasz też... Graj na Wawrzyniaka, on jest słaby, tutaj nie? Wszystko, co pokazują ludzie, to pokazują przed kamerami. To jest ten, co go jebli, kurwa, na dopingu w Grecji. Z tej drugiej strony, który z tej trójki, tak naprawdę, gdyby się uruchomił, pokazałby tutaj najwięcej? No Mr. Hajto oczywiście, kurwa. Do wszystkiego, człowiek orkiestra. Jakaś argumentacja szersza? No, wspominałeś stare czasy, no ale za dużo nie mogę powiedzieć. Za dużo nie mogę powiedzieć, bo byłem do Kuby, zadać pytanie, czemu, bo w Gdańsku 5 lat mieszkał na takim fajnym osiedlu, nadmorski dwór, czemu dostał ksywkę Kuba Cibas Wawrzyniak. Cibas dlaczego? Bo jak była przerwa na reprezentację, zawsze jeździłem, była przerwa zimowa, to robiliśmy sobie na osiedlu czasem musimy w wąskim gronie i tego Cibasa ponać. Ale to rzadko schowek, prawda? Jestem u tyle. cały peszki, nic nie zmienia. Pseudonim zobowiązuje. Natomiast wracając do mojego pytania do ciebie, czyli uważasz, że Tomek, gdyby chciał, to tutaj mógłby rządzić na tych panelach? Tomek się coś nie może odpalić, nie wiem. Ląd muszą odpalić jakoś. Słuchaj, a co się ma chłop odpala? Jak to jest starszy, stateczny chłop? Najstarszy tu jestem w tym gronie, więc... Nikt kurwa do niego nie sapie, nie ubliża mu, więc dlaczego ma się chłop odpalać, co nie? Tak samo Bartman, są to sportowcy, tak samo Wawrzyniak. To są kurwa chłopy na poziomie, chociaż też kurwa lubią wypić, lubią zaćpać, lubią iść do kasyna. Ale nie obnoszą się z tym, nie obnoszą się z tym i tyle, prawda? Się kopnąć i to coś zmieni. Znaczy nie, kto wygra, nie kto wy, i to coś zmieni, kto wygra w piątek walkę. No. Słuchaj, z jakiegoś klucza dostaliśmy tam tą walkę końcową. Ile umiem, to umiem. Ile się uczę z trenerami, to się uczę. Jest to wielu chłopaków, kolegów po fachu i nie tylko po piłce nożnej. Na początku z pierwszej walki się śmiało. I ze mnie, i Zbyszka, po co oni tam idą, co oni robią. Wiesz, jeszcze to trzeba mieć trochę jaj. Wszystkiego trzeba spróbować, dokładnie. Trenować 2,5 tygodnia i wyjść i zobaczyć. Jak oktagon się zaczyna, to uwierz mi, to krzyki, gadanie, ubliżanie sobie nie ma racji bytu, bo jesteś tam ty, sędzia i przeciwnik. I dokładnie, no kurwa, fam. Nie uciekasz i idziesz do przodu.
trzeba dostać za przeproszeniem w ryj, to się dostanie, no ale tam wychodzisz też po to, jako były sportowiec, żeby wygrać, a nie po to, żeby stanąć, wyjść i przegrać. Także wydaje mi się, dla mnie to jest fajne wyzwanie, fajna zabawa. A swoją drogą, to powiem wam, że te święta tak mi szybko jebły, że się kurwa nawet nie obejrzałem, nie? A tak miesiąc przed grudniem, miesiąc przed świętami, tak każdy tymi świętami żyje, ale odpocznę, ale pojem fajnie, miło spędzę czas w gronie rodziny, w gronie tego. Powiem wam, że Wigilia, pierwsze i drugie święto, czas like dead, nie? Ja pierdolę. Teraz co? 3 dni do roboty, no i Sylwester. Może streama zrobię jakiegoś ze Sylwestra? Tylko, że on jest Sylwester, to znowu będzie jak gdyby, kurwa, kameralny, nie? Ja narzeczona, pierwiastki, promile. I tyle, nie? Nie wyciągnąć wnioski z tego, co powiedział pan Tomek. Marcin, pusty łeb zabudnił, i do dziś zabudnił. I się lać, a nie spierdalać. I teraz... Jedziesz mi najma! Ale jesteś w stanie to obiecać? Kurwa, jedziesz! Śmieciu, kurwa, nie mówią tak dobrze. No ty, kurwa, mówisz! Tam cię jest grubasie jebane! Posłuchaj jednej ważnej rzeczy. Grubasie jebane! Tylko faktycznie... No kurwa, jak mam ci najmać? Jak Najman może mówić do kogoś, żeby przyjść się napierdalać? No mordo, ty popomniłeś pajki, kurwa. A ja tylko przypomnę, że macie tutaj przyciski. Jeżeli naciśniecie na nie, to wywołujecie swojego rywala do face to face, a każdy z was ma taką możliwość. Marcin będzie dzisiaj face to face? Jak ochrony nie będzie. Ja obiektywnie mówię, ja jak będzie face to face, to podejdę i mówię. On jest taki słowny, kurwa, że... Adrian, czy po tych słowach jesteś w stanie nacisnąć ten przycisk po tym, co powiedział teraz Marcin? Teraz? Tak. Kurwa. No to panie i panowie, jedziemy. Adrian Cios, Marcin Najman i zobaczymy, co się wydarzy. Nie rzucamy mikrofonami. Panowie, dajcie im podejść do face to face, zaprosimy. Panowie, zróbmy face to face, zatrzymaj się Marcin na chwilę. Zaczniemy jeszcze raz. Panowie, dopuśćmy na środek, proszę. Stańcie tutaj na środku, cofnij się Marcin 2 kroki. Spider-Man podchodzi. Ty chcesz, Adrian, to skomentować? No ale... Stary, zobacz, ma tyle okazji do mnie, żeby ruszyć, kiedy wiesz, że ochrona będzie, to przybiega. Gruby, jeszcze byś trafiał. Daj mi ten mikrofon. Nie rzucajmy mikrofonami, Marcin, nie rzucaj. Ty blizno miałeś w oktagonie się lać, a nie kłaść i udawać, ty skurwa. Symulanci pierdolą. Marcin, powiem ci tak, nie było mnie w oktagonie, wygrałem, to co będzie jak będę? Kurwa! Na chuj ta ochrona go trzyma! Niech mu zajebie na tą pizdę temu kurwa szczochowi jebanemu. Przepraszam, że przeklinam, ale kurwa, tak tego ciota nie lubię, nie? Zajebie cię, ty kurwa! Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten face to face, Adrian Cios, Marcin Najman. To na to wszystko powie Błażej Augustyn, który też lubi poddymić. Czy ja lubię poddymić? Akcję to... z Pampersami pamiętamy od początku. Tak, ale koniec końców cieszę się, że się odważył. Przepraszam. Żarty się już skończyły, teraz w piątek się sprawdzimy i zobaczymy, kto jest nas lepszy kozak. Ja tylko widziałem oczy Zbyszka, jak powiedzieli, że się odważył. Chyba cię to lekko irytuje, co? Nie, wiesz, to fajnie jest zawsze startować do osoby, do której wiesz, że ma mniejsze doświadczenie, mniej umie, mniej trenuje. To fajnie jest stresowe. Słuchaj, ja wychodzę z wniosku, że słuchaj, twoje, to nie będzie też, to będzie dla mnie wyzwanie tak samo, ja nie ukrywam tego, bo jednak twoje gabaryty zobowiązują tak samo i też to nie jest tak, że ja sobie myślę nie wiadomo co, ale cieszę się, że się odważyłeś po prostu. Myślę, że doskonale wiesz, że w tym sporcie to wygląd i gabaryty to jest ostatnia rzecz, która decyduje o wyniku. Nie wiem czemu, nie, ale ja tam kibicuję Batmanowi, nie? Siatkarzowi. To znaczy, ja powiem tak. Jeśli mogę ci wejść zdanie, poczekaj, jeśli mogę ci wejść zdanie, to tutaj. Ty, a najlepsze jest to, nie? Że po tych świętach taki człowiek objedzony, niby apetytu nie ma, ale coś by się zjadło, coś.
Kurwa, tylko nie wiadomo co, nie? Nie wiadomo, czy zajebać sepieroga, czy najebać się. Zresztą byłeś tam, bo mi pampersy wręczałeś, więc słyszałeś, jak dzwonił i mówi, że bardzo chętnie na Cloud 3 mnie weźmie. To znaczy, wiesz co, nie, okej, okay, ja zadzwoniłem i powiedziałem, że chętnie bym się z tobą sprawdził. Tam nie przypominam sobie, żebym ci w jakikolwiek sposób naubliżał. Mogę, nie mówiłem, że mnie ubliżałeś. Ale dobrze, a ty wyszedłeś na drugą konferencję i na przykład i obraziłeś moją mamę. To mi też się nie spodobało i ciebie też obraziłem. No to obejrzyj to sobie, nie. Ja ci przypomnę na koniec konferencji, Bartman, wyjeb mu! Nie będę tu pajacował, że na moim Instagramie, ale tak, będę miał otwartego Instagrama, wrzucę moment, w którym obraziłeś moją mamę, obraziłeś moją rodzinę, co mi się nie spodobało. Dla mnie jesteś zwykłym śmieciem. Nie wpierdalam się, walcz sobie teraz, ale dostaniesz na pizdę i ja wiem, że ta walka między mną a tobą nie będzie miała żadnego sensu. Wiesz dlaczego? Bo ty dostajesz tutaj kurwa w mordę i wypierdalasz, bo jesteś nudny kurwa. Przyszedłeś byku jako siatkarz, faktycznie szanowałem cię na początku, miałem podejście. Nie no fajnie, też ciebie cię oglądałem, śledziłem, fajna kariera. Tu jesteś zwykłym freakiem, tak o. Śledził go, jeździł za nim, podglądał go. W twoim imieniu? Tak, w moim też. Słuchaj, ja po pierwsze nie obraziłem cię, powiedziałem tylko, że zachowujesz się i wydzierasz obraziłeś mnie. Obraziłeś moją mamę, ja to wrzucę. Jakie to były słowa? Czy możesz przytoczyć, Adrian? Powiedział, że jakby to delikatnie rozwinąć. No nie chcę tutaj używać słowa związanego z rodziną po prostu, bo zaraz to ja wiem jak to wygląda. Ludzie podłapią i będą pompować. Więc ja to po prostu wrzucę na swojego Instagrama. Mogę powiedzieć tobie na ucho i ty ocenisz, czy to jest... Ja co ty taki świętoszek się zrobiłeś? Nie, bo wszystkich tu wyzywasz. Na wszystkich ale się posłuchaj, to jest temat rodziny, ale to jest ty. Łysy, to jest temat rodziny. To jest kurwa temat rodziny, rozumiesz? Ja nie chcę tego tematu poruszać, dlatego nie będę tego drążył. Wiesz, jak ty twierdzisz, tak nie było. To rzecz święta. Uważam, że rodzina to rzecz święta. I przychodzisz jako sportowiec i obrażasz moją mamę. Jesteś zwykłą kurwą i wiesz co, dostań w pizdę. Chcę, żebyś dostał w pizdę tutaj, to dla mnie jest temat zamknięty. Ale Zbyszek, mówisz, że kompletnie niewątpliwa sytuacja. Była taka sytuacja, wszędzie to na moim Instagramie, Instagram będzie otwarty. Nie chcę używać tych słów, bo ludzie zaraz podłapią i to będzie, wiesz, gdzieś tam krążyła. Nie chcę po prostu. Człowieku, ja to, on do sportowca nie jesteś nie kurwą. Taki zwykły mener, na którego się nawet zesrał Ferrari, kurwa. Trzeci jest tylko to, że masz tabli, a następny masz pizdę, nic więcej. Niczego się nie obawiam, nie to ile możesz to samo, ja pierdolę, to już jest smutne. No póki cię kurwa widzę, pizdyku, ale spójrz na siebie, zobacz jak ty wyglądasz. Dymy kurwa, dymy! Pizdą, ale nigdy nie chciał być Marcinem Najmanem, kurwa, to jest największa hańba, jaką można nosić, kurwa. Wracając do tematu, jedyne co ci powiedziałem, to że zachowujesz się jak rozwydrzony bękar i się No właśnie, czyli co powiedziałeś, kurwo? Nie powiedziałem, że jesteś bękarzem. Wajcie, że on cokolwiek zrozumie poza tym po tym pierdolu, który ostatnio dostał, to będzie jeszcze gorzej. A po piątku to on już w ogóle nic nie zrozumie. Marcin, przypomnijmy tego liścia. Kto kurwa nic nie rozumie? No ja byłeś mu z partyzanta i się kurwo cieszysz. No i to jest właśnie cały ciot. Żeby nie jechać z sobą do końca, to może mnie zaznaczenia i to kurwa uderzy. Ty jebana pizdo. Co ty przynajmniej biega? Marcin, ty nie rozumiesz. Marcin, nie rozumiesz. Niuniuś! Nie rozumiesz, że... Polska mówi, że jesteś pizdom, a ty twierdzisz, że nie. No to kto tam? Marcin. Ty, bo może nie wiecie, ale Niuniuś ma swój pokój. On tam ma swoje legowisko, on tam zawsze sobie idzie. Jak mu się znudzi albo ktoś przyjdzie, to przyjdzie, obwącha, popatrzy, poleży i sobie idzie tam, nie? Do sypialni. Taki kochany dzieciok. Bo zdążyć?
i starą złotą. No i dążyłeś do pierdolu, który dostałeś ostatnio i cię kurwa kolejarze wyniesie pod tego. Martin, 0-3 na Bukala, 0-3 na Bukala. Wiecznie, pochnę Marcin. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Naprawdę masz wielkie osiągnięcia. Masz wielkie osiągnięcia, tylko problem jest w tym, że ty to dzisiaj nie rozumiesz, czym się różni lektyka od noszy. Marcin, ja nie mam osiągnięć sportowych. Natomiast mamy teraz ankietę na czacie dla naszych widzów, jest nas prawie 100 tysięcy w tym momencie. Kto ma rację, Bartman czy Adrian Cios? I ostatnie pytanie, z nim przejdziemy do walki main eventowej. Adrian, jesteś przekonany, że masz rację, bo użyłeś bardzo mocnych słów na Tak, jestem dyżyta. Przekonany, że mam rację. Nie podoba mi się to, że wychodzi gość, któremu zaproponowałem walkę, zaczyna mi ubliżać. No, okej. Okay. Nie, dlatego, że wydawał... No gość, ja który mówi, że będzie walczył ze sportowcami, wychodzi i wyzywa mnie do walki. Byku, ty już złamałeś wszystkie swoje zasady. Wiesz, kim jesteś? Przecież do tego nie przyjmie żadnej walki, nie tylko ty jego. Mam pytanie do publiczności, do czatu. Czy wy chcecie zobaczyć face to face Zbigniewa Bartmana z Adrianem Ciosem? No to zróbmy to. Adrian Cios, Zbigniew Bartman, po tych wszystkich słowach i zobaczmy to. Ładuj go, Zbychu, ładuj! Drabinę przynieście! Przynieście drabinę dla Czoda! Bo nie widzi! Słuchaj to sobie. Ja to odsłucham, ale ja wiem, co słucham to kilka razy, jeżeli się każdy sprawdza, okej, ja nie mam problemu, żeby zwrócić ono, ale uważam, że podąd w świat free pop mówić będzie walczył ze sportowcami. Ja ci zaproponowałem walkę i to wychnąłeś kurwa tak, że wyszedłeś mnie na obrażać. Nie wiem, to czy tam bajek tak się naopowiadał. Ja obrażałem. Ja zajeb mu Zbychu! Zwyczony bankart, ja podsumowałem twoje zachowanie. Ja cię nie wyzywałem, nie mówię do ciebie kurwo, tak jak ty do mnie teraz powiedziałeś. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają friki, no to ja ci pokażę, jak wyglądają friki. Dla mnie, mogę z tobą walczyć, nie ma problemu. I szczerze, lekko się odpalić. Wyjebane mam, czy tam wygrasz, czy przegrasz teraz. Jestem ciekawy, co powiesz ludziom faktycznie, jeżeli jako sportowiec. Jak on może z tobą przegrać, ty kurwa debilu, jak ty żeś tylko wygrał, kurwa, z młodym magikalem, kurwa, występował na VIP MMA, Najman go stworzył, a on się tu kurwa jebany panoszy, ty. Odszedłem, ty głupi. Nie, nie wytrzymam zaraz, ty kurwa gruby śmiaku, poczekaj chwilę, Jezus, nie wytrzymam teraz. Podszedł teraz normalnie, co normalnie odpowiadam. Tyle. Na konferencji też normalnie wyszedłem, zwróciłem ci uwagę, bo wydzierałeś się tak, że nikomu nie dałeś dojść do głosu. Zachowałeś się, no, masakra. Nie, powiem ci tak, na ubliżajki nie miły sposób. Mam pytanie do pani, czy któraś była gotowa pożyczyć szpilki Ciotowi, bo... Dobra, wejdź, ale gruby, kurwa, patrzcie, chwilę nie jest o najmanie, nie do zapłacę, siedź tam w tle i zamknij ryj. Powiem ci tak, możemy zrobić w ten sposób, jeżeli ja otworzę sobie konferencję, okaże się, że jest tak, jak ty mówisz, ja coś przeoczyłem, nie ma tematu, zwracam honor, możemy zawalczyć sportowo. Jeżeli okaże się, że jednak naubliżaliśmy na tej konferencji, no to dzisiaj nie, bo dzisiaj ty masz swoją walkę, zaraz ja mam swoją walkę, ale jeżeli się okaże, że mnie naubliżałeś, to jadę do spodu jak z największą dziwką i tylko od razu ci zapowiadam, że są dwie opcje. Albo będzie szacunek, albo będzie jazda z kurwą do spodu i chuj mi już obchodzi reszta. Tylko to ci zapowiadam od razu, żeby potem nie było płaczu, bo ten tam kurwa wiecznie płacze, bo partyzan, bo ktoś tam kurwa. Więc od razu ci mówię, po prostu od razu, jest akcja, jest reakcja. Tylko z mojej strony, dzisiaj przyszedł na konferencję, oskarża chłopaka, teraz ale... okazuje, że on nie wie, co on powie. Będziesz płakał? Tak, będę strasznie płakał, kurwa, ale jestem spokojny, bo ja wiem, co mówię, także zweryfikuj to, a później pomawiaj. To jest jebany nie, ja wiem, co widziałem, dlatego ja sobie to zweryfikuję, bardziej szacunku do widzów. Jeżeli się każe, że jest na moje, no to jazda po prostu. Boisz się w razie czego konsekwencji? Nie boję się, tym bardziej, że wiem, co powiedziałem, to raz, a dwa. Fajne jest to, że teraz się odpalasz, a wtedy jak ci to mówiłem, to byłeś mega spokojny. Bo powiedziałem ci, że zachowujesz się jak rozwydrzony bęka. Tam było tyle zamieszania, że ja sam tej konferencji mało pamiętam, że teraz oglądałem sobie, to zobaczyłem, mówię, o to śmieć, kurwa, naubliżał. Bo miałeś wtedy na ryj na halane, ja nie chcę, pamiętam, bo nie... ci do ucha poleciało. No ja właśnie nie chcę być myśliwy, ale generalnie mało to pamiętasz. Z konferencji mało pamiętasz, także... Zbychu, kurwa. Sorry, Zbychu, no kurwa, siatkarze, może jesteś jakimś tam wybitnym, nie wiem. Byłeś, dobra, bo faktycznie gdzieś tam miałem okazję na niektóre mecze. Zaraz go w bandy pocałuję. No weź mu włączyć mikrofon, kurwa. Tutaj jesteś zwykłym freakiem, który wyszedł, no sorry, no Tomek Hajto też jest
był jest początkujący z piłkarzem, no ale też jakby swój gdzieś tam wiek ma, swoje przeżył, więc nie jest to jakieś wielkie szczycenie, że z nim wygrałeś. Tu wyjdziesz do Warnia, jeżeli tu przetrwasz, jakimś cudem wątpię. Hej, kim on kurwa jest, żeby w kim oni w ogóle wszyscy są, żeby sobie kurwa walki wybierać? Ty, ty, kurwa, następny, ty, następny, ty. Mocne słowa. No mocne, ja jestem tego przekonany. Jak ja żałuję, że tego internetu nie miałem jeszcze jakieś kurwa paręnaście lat temu, nie? Może teraz też bym miał większe zasięgi. Nie, tam nie ruszyłem. Jeszcze został ci Sławek Kija. Nie, Sławek jest ogólnie super, Kuba, ty też wydawało mi się, że nie jesteś, ale jak cię poznałem, uważam, że jesteś w porządku. Chłopaków lubię, no to kurwa, nie mogę swojej opinii wyrazić, że nie ubliżam nikomu z nich. Nie bardzo mam, dziękuję, Zbigniew pan, natomiast Adrian, ja wiem, że jesteś tutaj jedna osoba, która chciała z tobą porozmawiać, dzięki Zbyszek. I prosimy Super Mario, który wiem, że ma jakąś sprawę do ciebie, chodź na chwilę. Super Mario, bym pierdolił! Że dosyć, że jesteś pizdą, oszustem, to jeszcze złodziejem. Co? Słuchajcie, była akcja taka w szatni. Co? W szatni na drugiej gali, teraz co była Cloud, były odżywki tam od tego sponsora tutaj, tego sponsora odżywek. Co? I była taka akcja, żebyśmy po walce później, każdy jakiś tam dostał takie gifty, takie wiecie, takie giftpaki, te odżyweczki, nie? Nie. I chodziło o to, że słuchajcie, ja miałem z nim miałem szatnię. No rozumiem? I normalnie gadaliśmy tej wszystko, nie. I potem jak wróciliśmy z trenerami później, z trenerami Wasem, bo trener tu dzisiaj jest świadkiem, wszystko zginęło, odżywki zginęły, same kurwa zostały te tytki, same torby zostały i Was nie było. I co ty teraz latał? Co? I tak było. Ja już pierdolę. Tak było, poważnie mówicie, że tak było. Ty no, bez przesady, odżywki. Ja nie wiem, ja tylko mówię, że akcja była, że my wracamy, nie ma odżywek. Mario. I jeżeli ty jesteś... Pisą, oszustem, to jest. No ty gadasz! Złodziejcio! Który kurwa okrada tak. Tak jeszcze pomawiaczem, bo kolega tam mówił! Gruby, kurwa, pomawiaczem jeszcze! Weź gruby, zamknij się, bo nie wiesz, jak jest kurwa i my z tobą rozmawiam. Mieliśmy szatnie we dwóch, rozumiesz? We dwóch! Ale posłuchaj! Udowodnij mi to w jakiś sposób, mordo, ja bym ci odżywki wziął, kurwa, no serio, wychodzisz tutaj, ubliżasz mi odżywki, a piąteczki ze mną zbijasz. Pasy podek. Przecież bym ci nie wziął, kurwa, tyle odżywek, że ja bym mógł cię zasypać. To jest zawodnik, panowie, zawodnik, o co chodzi? Ale dawania, bo wróciliśmy do szatni, tam stary z Amerykanówki, z Polaczyka. Panowie! Panowie! Oszust, kurwa, to jest się złodziej! Po pierwsze, ja po tej gali wjechałem na nożach i w szatni mnie nie było. Więc mordo, mnie w szatni nie było. I teraz posłuchajcie, jedna ważna rzecz. Ja wyjechałem w noszach, na noszach z gali, mnie nie było w szatni, kurwa, byłeś w szatni, ja walczyłem pierwszą walkę, ty później, rozumiesz o co chodzi? No jak? No Mario, co ty gadasz? No dobrze, ale ja wyjechałem z walki na nogach, no co ty kurwa, przecież ja nie wziąłem ci żadnych odżywek. Nie wiem, kto łazi później po szatni i kto... No ja walka była o wiele, wiele później. Ale co to zmienia, no tak? A ja wróciłem z walki ze Skrzypasem, to poszedłem na wywiady, potem wróciłem i poszedłem oglądać galę, bo byłem w środku. Potem wróciliśmy, nie było ani kurwa ciebie, ani odżywek, wszystko siokło. Mario, kurwa, powiem ci tak, ostatnią rzeczą, jak popłynęłam wziąć są odżywki. Po drugie, walki ze mną nie dostaniesz, to ci od razu mówię, nie ma takiej siły. A po trzecie, przychodzisz, zbijasz piątkę, wszystko zajebiście, a wychodzisz teraz z odżywkami. Byku, jeżeli jest taka sytuacja... Ja jebie, zabieram, to jest kurwa dobra, co? No dobra, teraz zobacz sytuację. Jesteś normalnym gościem, piszesz do mnie, ej, Adi, ty słuchaj, była taka sytuacja, nie było odżywek, to coś się stało, co? Mordo! Kurwa, normalnie wychodzisz tu na konferencję, kurwa, i próbujesz tu, nie wiem, coś zbić atencję, nie wiem. Słuchaj, jeżeli ktoś taki jak Mario ci mówi, że masz do wyjaśnienia, to masz to wyjaśnić, rozumiesz? Biniu, au! Pozdrawiam Blinkowskiego! Ja mówię fakty. Wszystkich? Przepraszam. Panowie, musimy kończyć, zróbcie face to face, jeżeli chcecie to zrobić. Spider-Man się obsrał, zajebał oczywki. Nie dostaniesz walki, ja mam tylko taką... Spider-Man się obsrał. Super Mario, dziękuję. Super Mario wjeżdża i rozjeżdża. Ja nie dam mu atencji. Brawo Mario! Absolutnie nie dam mu atencji, więc nie... Słuchajcie, ja mam taką teorię, że on tych oczywek wcale nie zajebał, tylko te wszystkie oczywki wpierdolił, bo myślał, że mu to doda trochę, nie muszę. Ty czujesz jakoś tam w pinie, co? No i pojutrze również wyjdzie. No i widzicie, klucze kolegom zostawiam. Tyle kurwa friki zarabiają, tak się tytułują, takie sobie kurwa zegarki kupują, a idą do szatni i kradną odżywki. Tfu! Bardzo dobrze. Ja tu kuba chcecie sprawdzić na automat. O,
Zapraszam. Ja podchodź z tym. Dzień poświęcony, ktoś nie dziobnąłeś, poczekaj 8 sekund. Jak ktoś wyjdzie, nie przejmuj się. Przejmuj się, ja się urodziłem 0,5 mam swoje życie. Aha! Nie jedz tego. Pokaż tu kamer. Jesteś troszek. Nie walczysz. 1-2. Nie walczysz. Kto za... Kto? Ale walka jest pojutrze. Daj mu spokój. 1-2. Ty no daj mu spokój, przecież walka jest pojutrze. Ja oczywiście zero. Dobra, zero. Podstawione tak, że wiesz. No właśnie, no chodź. Powiem wam, że... Ciebie Tomek nie mierzę. Kibicuję temu Klautowi. Niech się trochę rozwinie. Mój wiek umiera nie łapie. Kuba, ty właśnie widzę, że dobrze się bawisz tak ogólnie. Cały czas uśmiech na twarzy, kiedy tutaj się dzieje. Czujesz się jakbyś był w jakimś kinie, co najmniej albo w cyrku. No zdecydowanie, niezły kabaret. W roli głównej Adi. W porządku, rozumiem. Natomiast myślę, że tutaj i przedstawiciele sportu, Błażej, Tomek, Zbyszek, no my mamy coś takiego, że... Nie są sami sportowcy. Chciałem powiedzieć o szacunku, wiesz, który obowiązuje nie przed, nie po, tylko w trakcie walki, o tym chciałem mówić. No. Widać, że tego takich cech nie posiadasz na dzisiaj. Ja nie, a on nie posiada, on też i nie, ten dobry jeszcze w miarę się pochamał, ale ten nie? Adrian, mówimy o tobie tylko. Czego ha! Ten nie? No bo zaczepiłeś mnie do rozmowy. Co? Nie. Nie pamiętam, co nie pamiętam. Jest monolog, więc słuchamy dalej. No właśnie my tak mamy chyba, że nie potrzebujemy atencji. Były momenty, że byliśmy na szczycie w swojej profesji i byliśmy rozliczani nie za to, jak funkcjonujemy na konferencjach prasowych przed meczem, tylko jak funkcjonujemy w trakcie meczu. I myślę, że tutaj jesteśmy tym ideom wierni i dlatego tak... Nie wiem, jak ja mam powiedzieć za siebie, dlatego tak się doskonale bawię. Natomiast nie wciągnę się w ten czasem drastyczny poziom dyskusji, rozumiem. Ja pierdolę show, tej. Rozumiem, ale Wiara to ma problemy. Tego wszystkiego. Natomiast ja pozwólcie, że pozostanę wierny temu, co rozczytam. I rozumiem, że nie do końca ci pasuje to wszystko, co tutaj słyszysz. Nie, to nie jest tak, że mnie pasuje. No, wiedziałem, podpisując umowę, że to jest bardzo ważny element tego całego wydarzenia. Natomiast funkcjonuje w taki sposób, jak ja wcześniej to powiedziałem. Tomku, jeżeli rozmawiałem z tobą na temat tego, kto z was zrobił większą karierę, czy ty, czy Jakuba, że natomiast mnie bardzo ciekawi, jak to wyglądało, ponieważ wiem, że ty miałeś przyjemność zagrać i z jednym, i z drugim. Panowie nie grali ze sobą, Tomku? Nie była przyjemność, ale okej. Z kim było ciężej? Może najpierw Tomka zapytam. Czy ciężko było grać? Przeciwko Tomkowi grałem. No, specjalnego. A z Kubą dzieliłem się na tej reprezentacji w Lechii Gdańsk. Myślę, że przeciwko sobie też kiedyś graliście. Tak, jak on w Lechii grał, ja... Odżywki ginęły w szatni, czy nie? Uwaga! Przeciwko komu grałem? Po świętach. Przeciwko Tomkowi raz grałem i to krótko, bo wiesz... Okaże się mówić chyba grał, tak? Jeszcze mówi do mnie w trakcie na boisku: nie podchodź do mnie blisko, tylko puść sobie piłkę wcześniej, to łatwiej mnie miniesz. Jak ja wróciłem z granicy, to ja już miałem 36 lat, a ty biegałeś jak pchełka na lewym skrzydle w Lechu Poznań i byłeś przed wyjazdem za granicę. To jest między nami różnica 14 lat, 15. Więc jak przyjemności razem nie mieliśmy zagrać przeciwko sobie, tak. Nie, no wydaje mi się, że show jest potrzebne. I są ludzie, no, show trzeba robić! Wiele. Show musi być! Show must go on! Ale słuchaj, każdy w karierze miał coś takiego. Ja musiałem porażkę z Wisłą Kraków przejąć u siebie 4-1. Do dzisiaj mam ją wypominają. Tylko ten, kto nie robi nic, nie będzie miał porażki. Wiesz, no, porażka jest wpisana w każdy zawodowy sport. I w oktagonie trzeba dostać raz w pierdoli i na wojsku, nie? Mi się tak wydaje. Normalnie chłop mówi, nie? Nie, Sławek Peszko to by nie mówili o tym moim poświęceniu. On miał 300 w tym spotkaniu. A wiecie doskonale, że Sławek setek nie marnuje, dlatego... Nigdy. Właśnie, a w tamtym meczu zmarnowałeś 3. Musi na telewizji z tych czasów, na których teraz to wideo mi wysłał. Nie wiem, czy mi chce to zobaczyć. Myślę, że tak. Ma w maju podobno walczyć, ja nie wiem, czy do maja dojdzie do siebie. Nie zaskoczysz niczym ludzi. Nie. No to wideo chyba tak, no. No i przyszła szefowa. Może będzie ze mną komentowała. Nie, ty zawalczysz, bo ty tak zawsze dużo gadasz tu z przodu.
Co, Misiu? Jak po pracy? Dobry wieczór. Przyszła szefowa, także teraz sobie może w trójkę jakieś chipsy zjemy, opierdolimy. A jak po pracy, nie? Ile jeszcze ja z nim byłem o 19. Dobrze. Proszę, jeżeli kochanie uważasz, że chciałabyś się z nim przejść, to proszę. Jak grał Kuba przeciwko Peszkinowi, bo tutaj wyśmiewa i się z was nabija, a ty masz swoją okazję odpowiedzieć teraz. Zaraz będzie koniec drugiego panelu, także... Musisz mi tylko powiedzieć, czy byś chciała herbatkę, czy byś chciała coś zjeść, czy może kąpiel szykować. Pojedynku, bo później wyjechał za granicę. On na Polskę, nie do końca. Ale później graliśmy razem w Lechii Gdańsk. Pamiętam taka sytuacja, kiedy przed jakimś meczem Peszkin na lewej pomocy, ja niżej. Peszkin podchodzi, kibice go wyzywają. Od wiadomo alkoholików i tak dalej. Przepraszam. I mówię, Peszkin, odejść, odciągnę cię. No i kibice, ty do Pingowiczu i tak dalej. Tak się wspieraliśmy na skrzydle grając w Lechii Gdańsk. Coś dodasz? To nie legendy. To czyli prawda. Dobrze. Adrian i Marcin, trochę się uspokoi, nawet się jakieś uśmiechy na twarzy pojawiły. Natomiast ja jestem ciekawy, czy kiedyś dojdzie do takiego spokoju w tym wszystkim, ponieważ zapowiedzi waszej walki, nie wiem czy Marcin to oglądałeś, natomiast Adrian mówi, że to nie będzie normalny pojedynek, że on przy pierwszej okazji będzie... Ale ogólnie dobrze wszystko? Będziecie kryzys tak. I zastanawiam się, tak? Jak to może wyglądać w takim razie. Naczynia pomyłem. Zobaczysz piątek. Nie do końca. A to jest ten garnek, co zgotowałem psu. Marcin, a ty chodzę po to, żeby faulować. Adrian mówi przed chwilą, że jesteś sportowcem. Ale przysłuchajcie, no a to co z tego? A ty nigdy nie faulowałeś w meczu? Faulowałem. A widzisz to? Prawie to samo. Bo jest to taki oktawem. Faulowałem zdecydowanie, masz rację, natomiast... Ale szefowa dzisiaj wróciła, zaskoczyła, no. No nie uwierzę, że... Kurde, fajnie, dobrze. Piłkarze, nikt z premedytacji, nikt nie faulował. No powiem wam szczerze, jak się żyje w takim stałym związku, tym bardziej tyle lat, bo jest to kurwa 9 lat, to tak ludzie się kurwa przyzwyczajają, tak wiążą do siebie, nie? Mnie nie wkurwia to, że z moją partnerką czy jej, że ze sobą przebywamy, tylko nas właśnie wkurwia to, jak się dłużej nie widzimy, nie? I to jest właśnie piękne, że pomimo tylu lat mieszkania razem, przebywania razem, się człowiek kurwa nie nudzi, a jak kurwa troszeczkę jesteśmy gdzieś tam w rozjazdach, czy w pracy się mijamy, to jest, kurwa, ja wam powiem, że och, jakbym miał jechać na bezludną wyspę i miałbym sobie wybrać jedną osobę, to właśnie wybrałbym sobie, kurwa, moją marzankę, bo z nią najlepiej spędzam czas. I ogólnie, kurwa, to jest coś pięknego, nie? Także tego. 0-4 w ciągu 3 dalej, to jest możliwe. Tłumacz nam. Jak to jest, że Burnęga, kiedy jest tury, a ty się zasłaniasz i zamiast się chronić, lepisz matę. Tłumacz nam. Przychodzisz pierdolony pomawiaczu, kolega. Ale ja nie jestem pomawiaczem. Czy jeszcze ja nie jestem pomawiaczem, grubasie. Czy on tak a on mówi, ja sam się broni, nie! Ale co, kurwa, na tym, kurwa, broni na środek i potem mówi, grobę. To ja sprawdzę, czy tak powiedziałeś. Najpierw chłopak grobę, ale ja to sprawdziłem. Ja to nie, ja to sprawdziłem. Ja myślę, że już jest kurwa po ciocie, nie? Po ciotu. Sprawdzę, to ty po Ardianie. Taki niewychowany, gruby kurwa zostałeś, tak jak byłeś tak do teraz. Przygłup jeden wielki. I teraz zobacz, okej, ja jestem zwykłym freakiem, ty się podawałeś za sportowca. Mam jesteś pizdo, nie freakiem, nie kłam. Co powiesz ludziom? Tylko z młodym magikalem wygrał, nie? Śmierdziel. Co wymyślisz tym razem, jak przegrasz? No co kurwa wymyślisz? No co, powiedz, i pokaż, co ty myślisz. Z tych marzeń sennych, kurwa, nic nie wybudzi. Dlatego mówię, no i to jest, kurwa, by się zwróciło dyskusja z nim, bo to jest, kurwa, do jednej bramki, no. Menivent, zapraszam, panowie, face to face. Tomasz Hajto, Jakub Babryniak. Menivent, gali Santa Claus, która... Tu nie będzie dymu, bo to są, kurwa, chłopaki na poziomie, nie? Oraz pay per view. Spojrzenie w oczy. A peczko jaki kurwa krótki, nie? Jaki tam kurwa żga.
pozycja bokserska? Peszko, jaki włodarz. Ja wam powiem, że on nawet pasuje na takiego kurwa włodarza, nie? Swoje chłop wypił, swoje chłop pograł, pobiegał. Błażej Augustyn od razu, Sławku. I Zbigniew Bartman, zobaczmy to. No, Augustyn Bartman będzie kurwa szarpaczka. Teraz macie okazję. Wyjaśnimy sobie tam. O nie, nie było, nie, nie. Kopsnęli se witer. Ja mi się kurwa pingle pomazały, kurwa. Bo mi obraz śnieży, kurwa. Albo mnie jeszcze trzymał po świntach. Ręka, szczęka, pęka. Brawo panowie, pozycja bokserska. Zbigniew Bartman, Błażej Augustyn. Dziękujemy bardzo i droga publiko, my już robiliśmy face to face'a. Ja nie mam w sumie robić tego kolejny raz, ale muszę zapytać was. Czy wy chcecie jeszcze raz zobaczyć Marcina Najmana? Ale na chuj! Przez nie tego... wam odmawiać, jedziemy. Przez tego nic nie będzie. Chyba, że Najman poczeka, poczeka, niby spokojnie, nie wystartuje, a jak dojdzie, to mu przyjebie. Nie no, za szybko. Dzieci, popatrzcie. Nigdy się tak nie zachowujcie, nigdy się tak nie zachowujcie, bo potem będą na was tak połać jak na niego. Chodź Adrian, chodź, chodź bliżej, bo zdecydowanie odległość jest za daleka, jeśli to ma być face to face, panowie, raz, zobacz. Chodź, 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 co ty złapiesz, ty mógłbyś być kurwa nie złapał. Ja widzę kota na polowaniu w tym momencie. Kurwa, no na chuj to się szarpią, jak ich trzymają, nie? Marcin, nie rzucaj, proszę cię. Marcin, dwa dni. Co za paja zjebany z tego ciota. Panowie, podejdziecie jak wszyscy pozostali? Szmato, podejdziemy. Dobrze. Jedziemy z turbo, podejdziemy, chodź. No co powiem, no kochani, że drugi panel zbliża się do końca. Zaraz sobie pierdolniemy trzeci panel. Ten kurwa najbardziej oczekiwany. No bo ja widzę, jak to wygląda, mnie to bawi. No nie będę na wymianę teraz, jak kurwa składu z tej książki, a ja mam swoją wiedzę. Zobacz, on nie potrafi. Jakie wymiany? Ty kurwa się nie obudziłeś jeszcze? Ty dostajesz pierdol, a nie wymiany. Jakich wymiany? Jak nie, to ty se możesz, kurwa. Marcin, całe życie pierdol dostawiać, gdy to słowo weszło ci w krew. Ostatni raz i kończymy panel. Panie i panowie, to był drugi panel. Drugi panel, kochani. Kolejne walki, zaraz wracamy. Także ja dziękuję za drugi panel. Może zrobimy jakieś kanapeczki i może sobie nawet kurwa z szefową ten panel pociśniemy. Także la 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 li la 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 la.